Cześć. Ogólnie dzisiejszy film jest trochę inny, bardziej informacyjny, ponieważ w dzisiejszym filmie powiem wam, czemu nie było aż przez prawie 3 tygodnie filmów. No i o co w ogóle chodzi, czemu właśnie ich nie było. No więc tak, przez starcie możecie zostawić łapeczkę w górę, no i subika, a ja zapraszam was do filmu. Pierwszym powodem jest to, że jakoś nie miałem motywacji przez ostatnie 3 tygodnie. Chodzi bardziej o to, że jeżeli nie nagrywam przez jakiś tydzień filmu, no to ta motywacja nie jest taka jak wcześniej, jak robiłem to regularnie. No więc dlatego właśnie nie było tych filmów, no bo jak mówiłem właśnie, po jakimś tygodniu nie jest taka motywacja duża jak wcześniej. No ale teraz postaram się robić dla was te filmy bardziej regularnie, żeby były częściej. No i tak, teraz przejdziemy sobie do drugiego powodu. No i on jest już taki trochę bardziej związany z banem na YouTubie. No więc tak, ostatnio dostałem wiadomość od Google'a o treści. Potwierdź swoją datę urodzenia, by móc nadal korzystać z konta. Musimy mieć pewność, że jesteś w odpowiednim wieku, by korzystać z konta Google bez nadzoru rodzica. Jeśli nie, potwierdzisz swojego wieku, w ciągu 12 dni twoje konto przestanie działać. No i tak, tutaj już się zapala czerwona lampka. Jeśli chcesz zachować swoje konto, musisz potwierdzić, że jesteś w odpowiednim wieku, by móc korzystać z usług Google. Aby to zrobić, będziesz potrzebował karty kredytowej lub dokumentu tożsamości wydanego przez organ państwowy. W przeciwnym wypadku tracisz dostęp do Gmaila, filmów YouTube, zdjęć i całej zawartości swojego konta Google. Jeśli chcesz, możesz zapisać zawartość swojego konta lub ją usunąć. Dowiedz się więcej o nadzorze rodzicielskim i wymaganiach dotyczących, no bla bla bla, to nie jest już ważne, to nas nie obchodzi. No więc tak, dalej co by już nie będę wam pokazywał, bo to bardziej takie prywatne tam są rzeczy, no więc no nie pokażę wam tego, no ale za to powiem wam, dlaczego dostałem tą wiadomość, no i z czym to się w ogóle wiąże. No ale wiąże się to jeszcze ze starym kanałem, no więc no jest to trochę grubsza sprawa. No ale tak, jeżeli ktoś pamięta jeszcze w ogóle, to dostałem na poprzednim kanale bana na streamy. W sensie, że nie mogłem po prostu już streamować, nie mogłem robić live'ów, no i w ogóle. Wszystko to za przyczyną tego, że nagrywałem streamy z kamerką przez jakiś czas. No a jak są osoby niepełnoletnie na transmisję na żywo, no to YouTube po prostu blokuje tą transmisję. No i robi różne rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to, że blokuje w ogóle na danym kanale opcję streamowania. Drugą rzeczą jest to, że jakby nie blokuje opcji streamowania, no więc można robić live'y, ale blokuje wtedy czat na żywo, no i chyba też łapki w górę i w dół. Ogólnie coś tam jeszcze robili, ale nie pamiętam już co to było. No i przez tego bana YouTube bardziej obserwował moje filmy, patrzył, czy tam osoby niepełnoletnie występują. No i byłem tam ja, no i przez to dostałem właśnie bana na poprzednim kanale. No i tamty kanał został zbanowany, założyłem nowy i teraz tak, no YouTube chyba dalej ma mnie na oku i jakby dalej patrzył, czy na filmach są osoby niepełnoletnie. No i właśnie przez to dostałem tą oto wiadomość. Ogólnie wtedy, kiedy to oglądacie, kanał pewnie jest już uratowany, no więc wszystko jest dobrze, nic się nie dzieje, nie będzie żadnego bana. No więc tak, to by było chyba na tyle, co chciałem wam powiedzieć o informacjach, dlaczego nie było filmów, no i w ogóle. Jak mówiłem, filmy będę się starał robić teraz częściej, też dziękuję wam za 160 subskrypcji. Lecimy teraz po 200. No więc tutaj chyba skończymy ten film. No więc pamiętajcie o subiku i opeczce w górę, a ja się już z wami żegnam. No i cześć!